Druk numer 452, projekt zarządu. No i jeden. W paragrafie pierwszym omówi się zadanie z miejsca 4 listy rankingowej zadań z zakresu prac remontowych drugich chodników pod nazwą remont chodów terenu przy ulicy Szczerców. To akurat musimy to usunąć z uchwały, bo jak radnej miejsca był też taki, była zgoda na to i poparta wiedzą doświadczonych pracowników, którzy sugerowali, aby nie wykonywać tego zadania. Druga część jest, anuluje się zadanie z miejsca 16 z listy rankingowej zadań z zakresu prac remontowych drugich chodników pod nazwą montaż oświetlonego w rejonie alei 29 listopada 41-41A. To tak samo było i przedstawiane radnemu miejscu, a musimy zrobić w tych uchwałach porządek. Komu było to przedstawiane? Radnemu miejsca, który tam mieszka, który chodził za tymi lampami, Danielowi Wiśniowskiemu, a drugie było jeszcze, ja byłem na takim spotkaniu, w którym pracownicy z IKIT-u przedstawili dokumentację, na podstawie której nie można wykonać, zamontować w tych miejscach, które są tu wnioski. Były zamontowane dwie lampy, a jednej wnioskowanej nie można. Dlaczego? Tak to można. Tam jest wysoki, tam są stopnie wysokiego napięcia, no, tym no. Nie montuje się takich lamp, nie ma, przepisy tego zabrania. Ale to nie po tej stronie budynku. Po tej stronie był wniosek. Nie można montować na budynku, na ścianie, tylko na terenie zielonym przy budynku. I tam są przewody wysokiego napięcia, nie można przepisy tego zabrania. Tylko one są, Daniel, też tutaj słuchaj. One są od strony 29 41A. Tak. A można też zamontować lampy między blokami A i B lub nawet między blokiem B a blokiem Zaułek Wiejskiej 7. Dlaczego w tamtym miejscu? Tak, Zaułek Wiejskiej 7. Proszę, tutaj sztuka na sztuki, bo 16 niestety tak nie dojdzie do realizacji. Zrobić lampę to nie między w tamtej części, tylko pomiędzy 41A a 41C. No dobra, ale zrobić to nie możliwe. Nie, ale wytłumaczył na początku, tak? Ja w ogóle, jeśli mogę, to wniosek, czy mogę zarabować do Ciebie sekundę? Tu jeszcze tam w tej sprawie tam tego nie robiłeś. Bo ja tego przypadek będę nie widziałem. Pismo mówi, że tam nie może być. Znaczy ja takiego pisma nie widziałem, no już w ogóle. A ja to sobie mam do tego pisma od dłuższego czasu. Gdzie jest to pismo? Bo Ty mówię, gdzie to jest. Tam był wymieniany na zachowaną. Wiesz, to jest dziwne, na przykład jest oświetlenie przy bloku, przy parku. Ale Państwa, że co, że jest przepis, że nie może być w pobliżu źródeł, że wyrobić takiego napięcia, nie tak? Na następną sesję przedstawimy Państwu pisma, które przyszły, jeżeli Państwo zrzeczy jeszcze większe, szersze wyjaśnienie mogę przedstawić. Ja wiem, tylko widzisz, no to jest to, co mówi Karolika. Dyskutujemy na czym możemy być na to pojęcie. Ale proszę mi powiedzieć tak, jeżeli przychodziło to przez komisję, ale na... Ale na... Ale na... Ale jeżeli przewodniczący komisji... Przewodniczący... wpłynęło do komisji infrastruktury jeszcze co najmniej dwa miesiące temu i ja na komisji to obawiałem, między innymi tam uznałem, że nie ma możliwości tam budowania. Ja go szukałem. Drodzy Państwo, proszę bardzo, pan radny mam. Drodzy Państwo, mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że użyłem sformułowania, gdyż ja nie widziałem. Dobrze, okej. Dobra, no tylko wiesz, też taka prośba, to jest teren, który jest terenem, bo przecież tam Daniel mieszka, to też jest teren mojej radnej adywatu, więc jak będą takie dyskusje, to też byłoby chociaż nas poinformować o tym takim, bo wtedy te pytania, które padają teraz, wypadły przed sesją i... Wierzymy o tym, że trzech radnych no, tak. Odpowiedzią na wniosek, że
przepraszam, odpowiedzią na wniosek mieszkańców było wprowadzenie go do porządku obrad, do realizacji. Ale w trakcie, w trakcie realizacji przyszły informacje do nas z IKIT-u, które zostały przedstawione na Komisji Infrastruktury, czyli komisja właściwa, która wnioskowała, układała jakby te zadania. Komisja przedstawiła to pismo, a my teraz idą zgodnie z całą tą procedurą, chcemy zrobić porządek. Chcemy zrobić porządek. Dobrze, przepraszam, wyjaśniłem Państwu. Przepraszam Państwa. Przedstawiliśmy Państwu, jeżeli na przykład wygląda tak czasami, że radni wchodzą na komisję i nie wiem, przyjdą na chwilę, posiedzą 10-15 minut i potem wychodzą. Nie wiem, to już nie jestem członkiem tej komisji. Przedstawiliśmy obserwację radnemu, który nie jest radnym tego miejsca. Radny tego miejsca. Okej, to można przedstawić i tobie i radnemu miejsca. Czyli taka jest to... Przedstawiłem komisji infrastruktury, która wnioskowała o realizację takich zadań. Komisji infrastruktury, tylko chodzi tylko o obieg informacji. To, co mówiłem się to nie ma pretensji o panu zadania, tylko jeżeli są jakieś uchwały, to dobrze byłoby, żeby też radni miejsca się dowiadywali. Jeśli pamiętasz dobrze, osobą, która tę propozycję tej latarni złożyła, to była moja skromna osoba. Trójka. Byłem również beneficjentem później odpowiedzi w tej sprawie. Okay. Więc też nie ukrywam, nie czułem się w obowiązku poinformować, bo tak samo rozwiązane jak ty na początku, że tak tam nie będzie. Nie, a ja tak to chodzi mi o to, że jeżeli są takie rzeczy, to dobrze by chociaż wysłać maila z informacją, że jest realizowany w rządzie. Bo wtedy ta dyskusja, która się obecnie teraz muszę się w ogóle nie wróciła. Chodzi po prostu o obieg informacji. Nic więcej. Tutaj pod poprawką zarządu w uzasadnieniu, bo nam się sprawił błąd, uchwałę podejmuje się zgodnie z kompetencjami statutowymi Rady Gminy Trzeciej Kolejnej Czerwonej. No właśnie. Tak, tak. Czy jeszcze jakieś uwagi też do tego druku? Proszę bardzo, pan radny. Ja mam uwagę, że to jest nie. Nie. Proszę bardzo. Ja mam uwagę. Proszę. Mam uwagę, że to jest polski tak. W poprzedniej uchwale po raz 12 razy wystąpiło słowo zadnia zamiast zadania i to trzeba poprawić. A w tej uchwale, cytuję paragraf drugi w cudzysłowie, prace remontowe dróg i chodnik. Jak nie miało być chodnik? Dziękuję bardzo. I chodników. U mnie jest chodników, tak jest. U mnie jest chodnik. A u mnie o chodników. Dobra, i zamykamy to cudzysłowem jeszcze. Dobra, dziękuję bardzo. Przystąpimy do procedowania w druku wraz z poprawką zarządu. To jest na poparcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Pani Janie, to jest, poczekaj, jak się skończy głosowanie. Na głos, na listę, która jest pojedyncza. Nie irytuję panie, poczekaj, że on nie podnosi ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dwie osoby, dziękuję bardzo. Widzisz teraz? Nie. Potem muszę zadawać pytanie, jeżeli mogę nie głosuje pani. Proszę, dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta.